Teraz słuchajcie, przebijemy sobie ołówkiem właśnie ten woreczek i ta woda się z niego nie zlewa. Stary, przecież rozlejesz tutaj wszędzie wodę. Dobra, jak 3, to? 2, 1. Nie, stary! Co? Nie, nie wierzę. Nie wierzę, stary, co to jest? Hej, siemaneczko, z tej strony Abra i dzisiaj zrobimy sobie niesamowite triki i lifehacki przy użyciu wody. Każdy z was chyba wie, czym jest woda. Nawet fajne, ale w sumie nie wiem, czy wiecie, że z wodą da się zrobić naprawdę fajne eksperymenty. I dzisiaj je właśnie wam pokażemy. Dzisiaj ze mną oczywiście jest Maciek, siemaneczko, leczko, yo! I to właśnie z nim dzisiaj przetestuję kilka lifehacków, ale zanim to mam dla ciebie jeden zakład. Jaki bardzo prosty zakład, ale załóżmy się o 50 zł. Jaki zakład, stary? 5 dyszek chcę wygrać, dawaj 5 dyszek. A, no niech ci będzie, stary, ale muszę wiedzieć, co to za zakład. Mogę się z tobą założyć, że zaraz przekręcę ten słoik do góry nogami i przy pomocy bandażu sprawię, że woda z niego nie wyleci. Naprawdę chcesz przekręcić ten słoik i myślisz, że woda się nie wyleje? Znaczy, może się wylać, ale kilka kropel, znaczna większość zostanie w tym słoiku. Czyli po prostu zrobię coś takiego, ale po prostu bez użycia rąk, tylko przy pomocy bandażu. To musiałbyś mieć go naprawdę mega dużo. Nie, 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 wystarczy mi taki mały kawałek. Ej, to nie wierzę ci. Zakładamy się? Trochę się boję, ale okej. Okay. Wydaje mi się, że to nie jest do zrobienia. Bardzo prosty sposób na zakład z kolegą i tak jak ja zaraz wygram 5 dyszek, wy też będziecie mogli. Obserwujcie tylko minę Maćka. Wystarczy tylko, że na przykładowy taki słoik czy butelkę nałożymy sobie bandaż, a na bandaż gumkę, recepturkę i nic więcej nam w sumie do szczęścia nie potrzeba. Stary, naprawdę teraz woda nie wyleci? No, no nie, serio. Nie wierzę, musisz mi to pokazać. Ona naprawdę nie wyleci. Oj, coś czuję, że dyszka jest moja. Jedyne co zrobiłem, to taki słoik nakryłem bandażem. Wiadomo, bandaż chłonie wodę, przesiąga przez niego woda i tak dalej, więc w sumie tak jakbyś kartkę nałożył. To nie ma sensu się udać, no nie? Mi się wydaje, że nie masz szans, naprawdę. No dobra, to liczysz 3, 2, 1 i zrobię tak, żeby nie wyleciała woda. No dobra, może trochę wyleci, ale większość zostanie. Dobra. 3, 2, 1. Patrz. Nie. Patrz, co? Patrz. Leci, nie leci, leci, no te kropelki. Ej, to nie, wiesz. Naprawdę nie wylatuje woda. Rozumiesz to, gościu? Jak patrz. To ej, to jest naprawdę nieustawiane, to jest zwykły słoik z dobra, teraz patrz. Stary, teraz co to ma być? Patrz, no. Stryknę to. I leci stary, woda, teraz leci woda, jak dotykasz tego, a tak to nie leci, wow! Ej, to jest genialne, patrz na to, ja mogę to potrząsać i okej, jakieś kropelki wypadają, ale tu dalej jest jakieś pół litra wody, patrz na to. Ej, niesamowite, naprawdę. Lol, jaki prysznic możesz sobie zrobić, stary. Dobra, chcesz prysznic? Nie, stary, zostaw mnie. Ej, naprawdę to jest zwykły bandaż, taki mięciutki, nawet fajny. Tak, zwykły. Takie zakłady, a nawet jeszcze lepsze mamy dla was przygotowane w dzisiejszym odcinku, także gościu, będzie się działo, naprawdę. A co się stanie, jeśli bym to potrząsł tak mega mocno? No to ja myślę, że po prostu bandaż zleci. Ja myślę, że w ogóle wszystko zleci. No, tak mi się wydaje. Dobra, stary, możesz spróbować. 3, 2, 1. Ej, on nie spada! To jest po prostu genialne. Wobec tego my lecimy dalej, przenosimy się do domu, no bo sami widzicie, że tu jest okropna pogoda. A my w zanadrzu mamy jeszcze kilka lepszych lifehacków niż ten. Ale do tego jest nam potrzebna kuchenka, więc musimy iść tam. Serio musimy. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, to już teraz dołącz do nas i klikaj czerwony guzik. Subskrybuj tam na dole. Spraw, żeby był szary, a także zaznacz dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia. Przypinam serduszka pierwszym komentarzem pod filmem, więc warto być subskrybentem z dzwoneczkiem, żeby dostać serduszko. Szalone filmy są tutaj w każdy poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 19 i nie możecie tu zabraknąć. Ostatnio były lifehacki z balonami i wam się podobały. Dzisiaj będą lifehacki z wodą. Napiszcie w komentarzach, jakie następne lifehacki mamy dla was zrobić. 15 tysięcy łapek w górę zagwarantuje kolejny taki odcinek, więc jeśli ci się podoba i chcesz więcej eksperymentów, to zjeżdżaj na dół, zostawaj łapeczkę, a my przygotujemy coś jeszcze bardziej ekstremalnego albo jeszcze bardziej ciekawego, niesamowitego. Jak dla mnie to już było dobre, ale mamy jeszcze kilka naprawdę mocnych trików. A teraz chodź do domu, bo naprawdę czeka na coś tak dobrego, tak genialnego. W sumie satysfakcjonującego. Dobra, dawaj. A także obserwujcie nas na Instagramach Abra i ty Maciek Podłoga Zduńkowski, bo tam jesteście ze wszystkim na bieżąco, nawet szybciej niż widzowie YouTube'owi. Tam stawiamy różne zdjęcia, różne wpisy i wiecie, co się u nas dzieje, wiecie, co nagrywamy, co będzie na kanale. A ponadto często obserwujemy was. Hello. On mnie za... To ostatnie, ocie... Do następnego eksperymentu potrzebujemy bardzo nagrzanej patelni, bądź jakiegoś rondla. W sumie moglibyśmy wziąć to, ale na tym będzie po prostu lepszy efekt, więc bierzemy patelnię, stawiamy ją na kuchenkę i ona ma być nagrzana. Tylko uważajcie, to jest niebezpieczne, więc albo nie róbcie tego samemu, albo róbcie jak jesteście dorośli. Nie, znaczy w sumie kuchenkę każdy może obsługiwać. Ale uważajcie, bo to jest niebezpieczne. Zaraz weźmiemy sobie wodę, ale ważne, żeby tej wody nie było zbyt dużo, tylko dosłownie troszeczkę. I na mega rozgrzaną patelnię, kiedy właśnie wrzucimy taką wodę, to zobaczycie co się stanie, ale efekt jest bardzo, bardzo ciekawy. Ja tego jeszcze nigdy nie robiłem, ale Maciek mówi, że robił to z 10 milionów razy i że podobno jest fajne, tak? Tak, stary, naprawdę jest efekt nieziemski. Dobra, no to zaraz się o tym przekonamy. Jest patelnia, jest woda, musimy tylko poczekać, aż ona się bardziej nagrzeje i widzimy się za chwilę. Podmieniliśmy tylko na szybkości patelnię na garnek, jednak obawiamy się, że teflon z patelni może sobie nie dać radę, dlatego wzięliśmy taki garnek i zaraz pokażemy wam właśnie ten eksperyment. 3, 2, 1 i dawaj, gościu. Lol, jak to wygląda? Patrz na te kropelki.
Nice! Ej, to wygląda bardzo ładnie. Patrz, jak to się w ogóle utrzymuje. Patrz, jak to lata łatwo. To jest zero tarcia. Ej, zero tarcia. Ej, to jest genialne. Tutaj są też takie mikrokropelki. Nie wiem, czy je widzicie, ale one przeskakują między właśnie tą wodą. Ej, to wygląda tak dobrze. Niby woda, niby powinna odparować. A patrz, jak to sobie wygląda. Nice! To się samo kręci. Ej, to się nigdy nie zatrzyma! To się nigdy nie zatrzyma! Takie kozackie, wow! Serio, patrz! Jakby wiadomo, no nie ma w tym nic spektakularnego, a z drugiej strony jakie to jest genialne! Patrz, te małe kropelki! Ej, to jest taki fajny efekt, serio! A to jest mega głośne! Ej, kozackie, to jest przekozackie. Nasz eksperyment chyba się powoli kończy. Coś tutaj, nie wiem, paruje za bardzo. Tak, dla mnie to było przekozackie. Widziałem coś takiego pierwszy raz w życiu, ale faktycznie, no Maciek już to po prostu umiał zrobić. Myśleliśmy, że się uda z patelnią, ale stwierdziliśmy jednak, że może nie próbujmy. Efekt był fajny, możecie napisać w komentarzach, czy wam się podobało i czy sami tego spróbujecie. Ale pamiętajcie, żeby to robić pod opieką osoby dorosłej. No chyba, że jesteście dorośli. Bo to serio jest trochę nawet niebezpieczne. W każdym razie, teraz przed nami jeszcze jeden trik, który jest mega, mega ciekawy. Dobra. A teraz ja mam patent na to, jak poruszać strumieniem wody. Ale jak to strumieniem wody? Takim strumieniem, takim, o czekaj, takim czymś chcesz poruszać niby jak gościu? No może nie dokładnie tak. Ale zwykłym strumieniem z kranu? Może nie tak grubym, ale naprawdę zwykłym strumieniem z kranu, tak jak mówię. No dobra, ale jak chcesz to zrobić niby? Potrzebujemy do tego zwykłego, napompowanego balona. To jest gościu taki zwykły balon. Zwykły taki balonik, mieliśmy, o, napompowaliśmy go i mamy taki duży balon. I taki właśnie balon trzeba otrzeć bardzo solidnie o włosy, albo no to o włosy dawaj, zepsuj sobie fryzurę. Nie, dobra, może jednak o bluzę. Kiedy nasz balon będzie odpowiednio naelektryzowany, wtedy po prostu trzeba go przystawić. No i naprawdę dzieje się magia. Ale że chcesz taki naelektryzowany balon po prostu przystawić do takiego, o, nie wiem. Nie no, jak to... Stary, ja nie chcę, ja to po prostu zrobię i sam zobaczę. Jak to ma zadziałać? No, przekonasz się zaraz i wy też. Dobra, dawaj, trzyj ten balon i chcę zobaczyć ten efekt. Mamy jakiś taki chudy strumień, ale jak ty chcesz zmienić jego kierunek, czy chcesz cokolwiek, to dla mnie to jest niemożliwe. Na wystarczy przyłożyć naelektryzowany balon, zresztą patrz. Co? Ej, on się rusza! Ej, on se... Co? Jak... LOL, on prawie go dotyka, stary, patrz to. A weź go teraz zabierz. Dobra, i teraz weź go znowu przystaw. On naprawdę się rusza, jak to jest w ogóle zrobione? One naprawdę próbują się dotknąć, balon i ten strumień wody, patrz co jest grane. Ej, to jest naprawdę spoko, ej, trochę w to nie wierzyłem, ale faktycznie to działa. Ej, genialne, naprawdę, to jest genialne. Patrz jak on się rusza, naprawdę to bardzo, bardzo wyraźnie widać. Gdybyśmy się założyli, to byś wygrał dychę, ale jako, że się nie założyliśmy, no to nie wygrywasz dyszki, stary. Jak to się nie założyliśmy? No nie założyliśmy się, ale to było naprawdę fajne, to było cool. Do naszego następnego triku będziemy potrzebowali kilku nastruganych ołówków. My akurat mamy ich 6, ale możecie mieć 1, 2, możecie mieć i 20, to też da radę. Wody oczywiście, no bo przecież to jest gwóźdź dzisiejszego odcinka. Oraz woreczka strunowego. Myślę, że każdy z was w domu posiada jakiś woreczek strunowy, mniejszy bądź większy. My niestety mamy z jakąś grafiką, ale to nie ma znaczenia, bo i tak trik się uda. Musicie teraz napełnić właśnie ten woreczek strunowy przy pomocy wody. Kiedy mamy już przygotowany taki właśnie woreczek z wodą, w sumie to bardzo fajnie wygląda i to jest takie nawet stary, daj fascynujące. Ej, nie będzie z wielkiego, ale fajne. To jest wodna poduszka. Ej, musielibyście tego spróbować, serio, to jest taka właśnie wodna poduszka. Jeszcze Abra nalał ciepłą wodę, więc naprawdę spać można na tym, genialne. Idealnie. Ale nie o to chodzi. W każdym razie, teraz słuchajcie, przebijemy sobie ołówkiem właśnie ten woreczek i ta woda się z niego nie zleje. Stary, przecież rozlejesz tutaj wszędzie wodę. Najwyżej posprzątasz, nie? No nie, bo to ty chcesz to przejść. Dobra, jak 3, to? 2, 1, nie, stary! Co? Patrz. Nie, nie wierzę, nie wierzę, stary, co to jest? To! Jakim cudem ona... Patrz teraz to, cyk. Jakim cudem to się tutaj nie wylało jeszcze? Lol, czy ty to widzisz, gościu? Ej, nie, pokaż to w ten sposób, wow. Ej, to jest genialne. Super. Teraz możemy sobie wziąć oczywiście więcej tego wszystkiego i cyk, cyk. Ej, można to w nieskończoność, daj mi też spróbować. Jestem naprawdę w niemałym szoku. Wiedziałem, że to wyjdzie, ale nigdy tego nie próbowałem. I patrz, jak to wygląda, jakie to jest genialne. To jest naprawdę mistrzostwo, stary. Cieszę się, że mi to pokazałeś. To jest naprawdę efektowna sztuczka i myślę, że jak najbardziej możecie się założyć ze swoimi znajomymi właśnie o to, że przebijecie taki woreczek z wodą, a on nie będzie pękał. Serio, z niego nie leci w ogóle woda. Jak to jest zrobione? Ja w to nie wierzę. Patrzcie, podłoga normalnie jest sucha. Mamy jeszcze dwa łówki, więc musimy je wbić. Ja sobie tutaj wbiję. Cyk.
Cyk. Ej, genialne, to jest naprawdę. I bierzemy ostatni ołówek. Ja powiem ci szczerze, że nie wierzyłem w to. Naprawdę, ale jak widać, wszystko jest możliwe. Ej, 6 ołówków w to weszło, naprawdę. Ja chcę więcej takich lifehacków, ewidentnie. Za mało ołówków mamy. Ja bym tutaj normalnie wpakował z 20 ołówków. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, już teraz dołączcie do nas i klikajcie czerwony guzik subskrybuj, a wtedy zobaczycie więcej między innymi takich lifehacków. Zobaczmy, co się stanie. Ej, stary, co? Nie. Ej, cały się oblał. No, ej, kozacko, to był akurat dobry pomysł. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich lifehacków, ziomeczki, takie lifehacki, tylko łabry, jak siebie oblać i przy okazji cały ganek, elo. Szalone filmy macie w każdy poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 19, więc nie może was tu zabraknąć. I teraz subskrybujcie kanał, przypinamy serduszka pierwszym komentarzom pod filmami, dlatego warto być pierwszą osobą na filmy, więc zostaw ten dzwoneczek, weź go, kliknij. 15 tysięcy łapek w górę zagwarantuje kolejny taki odcinek, więc teraz zostawiajcie łapeczkę, jeśli wam się to spodobało, a my nagramy więcej lifehacków. A także obserwujcie nas na Instagramach Abraety, Maciek Podłoga Zduńkowski, bo tam jesteście ze wszystkim na bieżąco, a nawet szybciej niż widzowie YouTube'owi. Tam stawiamy różne zdjęcia, różne stories i wiecie, co nagrywamy, co się u nas dzieje, a ponadto często wpadamy na wasze profile. Abraety, Maciek Podłoga Zduńkowski. Dzięki wielkie, trzymajcie się, dobre godzineczka, eleczko i puu!